Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Witam was w kolejnym odcinku z Bijatek. Dzisiaj nie ma jakiegoś mega gameplayu, ale bardziej odcinek pogadankowy. Ostatnio podczas jednego z moich live streamów jak sobie grałem w Soul Calibura 2, no to troszeczkę podyskutowałem tutaj z czatem i opowiedziałem jak to wygląda z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o odblokowywanie kontentu w trakcie gry, a o kontent taki wiecie, który od razu dostajecie. W Bijatekach chodzi, chodzi mi tutaj o to, że kiedyś jak się kupowało bijatykę, to często było tak, że trzeba było przejść jakieś story, dłuższe tryby, czy coś takiego, żeby odblokować sobie wszystkie postacie. I naprawdę, żeby mieć wszystkie postacie, to trzeba było e, pograć na przykład kilka godzin. E, teraz już zazwyczaj dostajemy cały pakiet, wszystkie postacie od razu odblokowane. No oczywiście później są te e, DLC tak, płatne czy niepłatne. To już swoją drogą, ale chodzi mi o, taki, o taką pierwszą paczkę, jak kupujecie sobie gierkę. Także na tego typu tematy sobie. Pogadamy na przykładzie Soul Calibur'a, Tekken'a, Street Fighter'a. Co ja o tym myślę? Co bym chciał zobaczyć? Co teraz mamy? Co możemy e, mieć w tej kwestii? Dajcie znać w komentarzach co Wy sądzicie na ten temat, która wersja jakby tego wszystkiego Wam się podoba. Jeżeli chcecie więcej tego typu kontenciku pogadankowego, no to oczywiście też dajcie znać na dole w komentarzach. Zostawcie lajka, wbijajcie na wszystkie social media, szczególnie polecam mojego Twitcha, Discord, Instagram. No i co? To chyba tyle. Trzymajcie się, miłego oglądania, do zobaczenia, cześć! Mamy Soul Calibur 2, mamy tryb Weapon Master, tak jak już wspominałem, to jest tryb taki bardziej że mamy wybory, mamy jakieś komnaty, potem jest ścieżki, kolejna walka, ostatecznie to prowadzi do walki z bosem. Dużo się tutaj odblokowuje, to jest to są jeszcze czasy, to jest jeszcze gra, gdzie odblokowuje się jakieś skiny, e, jakieś skiny do broni, bo w Solkaliburze są mega ważne bronie postacie się odblokowuje, także dużo fajnych rzeczy, no w aktualnych bijatykach raczej mamy cały roster, od razu wszystkie postacie i już nie ma tego hypu na odblokowywanie, jak odblokować postać, jaka to będzie i tak dalej, i tak dalej, teraz to już raczej wszystko po prostu mamy na tacy, jak kupujemy grę, z jednej strony to jest fajne bo day one, od samego początku możemy sobie, możemy sobie wiecie grać kim chcemy, ale z drugiej strony no, to odbiera dużo Gameplayu. Ja osobiście chciałbym, żeby na przykład, nie wiem, e, na przykład powiedzmy, nowy Tekken, tak? Nowy Tekken 20, 18 postaci dostaje, a na przykład 7 do 25 musicie sobie odblokować, grając tam arcade, jakiś story mode czy jakiś tryb. Według mnie fajna sprawa, no bo na pewno na parę godzin kontentu będzie a nie jest to dla nikogo jakieś problematyczne. Jeszcze jest jedna sprawa, a, która mi się wydaje spoko, jeżeli chodzi o takie odblokowywania. No to na przykład, że mamy dużą ilość postaci zablokowaną, można je odblokować poprzez e, po prostu przechodzenie gier, przechodzenie gry, jakieś tam tryby, mówię, na przykład, nie wiem, mamy 15 postaci odblokowanych w jakimś nowym Street Fighterze, czy w Tekkenie, czy cokolwiek, a, a na przykład 15 jest do odblokowania, i trzeba po prostu grać, 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 jakieś tryby i się te postacie odblokowują, tak jak to było za starych czasów, tak jak tutaj mówię. I na przykład zrobić jeszcze opcję dodatkową, jeżeli ktoś nie chce tego grindować albo na przykład po premierze od razu odpala jakiś turniej i musi mieć wszystkie postacie, no to na przykład jest opcja kupienia na przykład odblokowania wszystkiego albo chociaż postaci, których nie ma za kasę, nie? Czyli na przykład, nie wiem, płacicie 10 dolarów i te 15 postaci, które są do odblokowania poprzez grę normalnie, no to odblokowujecie sobie od razu, żeby się na przykład nie męczyć, bo nie chcecie albo na przykład, tak jak wspomniałem, potrzebujecie wszystkie postacie, bo na przykład robicie jakiś turniej, nie wiadomo.